satysfakcja. Tata mówi, że Korea jest najpiękniejszym krajem na wschodniej półkuli, krainą wschodzącego słońca. Pod opieką wiecznego słońca. Scenariusz filmu otrzymaliśmy z Korei Północnej. Przydzielono nam również przewodników, którzy byli z nami przez całą dobę, wszędzie, gdzie się udawaliśmy. Mieli nie dopuścić, żebyśmy się zgubili. Nadzorowali też wybór filmowanych miejsc. Następnie sprawdzili cały materiał, aby upewnić się, czy nie popełniliśmy błędów w relacji o życiu zwykłej rodziny w najlepszym kraju na świecie. Córka tej rodziny wkrótce miała wstąpić do Unii Dzieci, pierwszego etapu systemu stworzonego przez wielkiego Kim Il-sena. Zaczynamy zbiorową gimnastykę. Silne, zdrowe ciało jest podstawą współpracy i zdrowych wartości społecznych. Teraz czas na gimnastykę ludową. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze mocniej. Siedem, osiem. Teraz rozciąganie. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze mocniej. Kończymy. Wspólne serce to jedność całego narodu. Na tym fundamencie budujemy najlepszy komunistyczny kraj na świecie. Wpajamy to masom, by wzmocnić świadomość i ducha jedności. Naród musi wykazać wolę budowania silnego, dostatniego kraju. To chwalebna walka ukochanej armii w obronie wartości, szlachetności sumienia i wiecznej wiary. Do końca świata. Towarzyszu Kim, za chwilę wrócę. Akcja.
No to nawet tam będzie. Znowu przyszłaś pierwsza. Jutrzenka oświetla naszą krainę. Piękną i spokojną jak poranek. Czy można znaleźć na świecie drugą, równie piękną i ukochaną jak ta? Siadajcie. Dziś przeczytamy o tym, jak czcigodny generalissimus Kim Il-sen, walcząc ze wszystkich sił o odzyskanie niepodległości, przegnał japońskich najeźdźców i wyzwolił nasz kraj. Otwórzcie podręczniki. W dzieciństwie wielki wódz Kim Il-sen nienawidził obszarników i japońskich najeźdźców. Był gorący letni dzień. Czcigodny generalissimus i towarzysze wspięli się na górę Mangyongbong. Czcigodny generalissimus rzekł: obszarnicy noszą się i mówią po koreańsku, ale są zdrajcami, którzy sprzedali Koreę japońskim najeźdźcom. Jego towarzysze zrozumieli, że obszarnicy są łajdakami, którzy sprzedali Koreę japońskim najeźdźcom. Czcigodny generalissimus Kim Il-sen nie mógł pozwolić, aby obszarnicy i Japończycy bawili się dobrze na swojej łodzi. Podniósł więc kamień i zrzucił go ze skały w ich stronę. Obserwując, jak w popłochu uciekają, czcigodny generalissimus poprzysiągł: niech no poczekają. Teraz mają nad nami władzę, ale w przyszłości nie będziemy przed nimi zginać karku. Wygnam Japończyków z naszej ziemi. Wygnam ich wszystkich co do jednego. Tak czcigodny generalissimus Kim Il-sen poprzysiągł, że da nauczkę obszarnikom i japońskim okupantom. Odłóżcie podręczniki. Co powiedział nasz wielki przywódca Kim Il-sen o obszarnikach i Japończykach? Powiedział, że to zdrajcy. To prawda. Czcigodny generalissimus wskazał ich i nazwał zdrajcami. A potem nasz wielki przywódca powiedział towarzyszom... Co powiedział? Co powiedział?
Czcigodny generalissimus powiedział, że obszarnicy są zdrajcami. To zdrajcy, którzy sprzedają naszą ojczyznę japońskim najeźdźcom, choć noszą się i mówią po koreańsku. Dobrze. Kim więc są Japończycy i obszarnicy? Pomyślcie. Kim są? Kim? Tak? Przez nich trudno nam się żyje. Siłą zajęli nasz kraj. Dobrze. Usiądź. Zapiszcie. Czcigodny generalissimus Kim Il-sen pomógł towarzyszom. Towarzyszom. Yu Yong, wyprostuj się. Dobrze. Piszcie bezbłędnie. Kto siedzi prosto, ten dobrze pisze. Zrozumieć, że wszyscy Japończycy i obszarnicy są łajdakami. Łajdakami. Są łajdakami. Przeczytajmy razem. Czcigodny generalissimus Kim Il-sen pomógł towarzyszom zrozumieć, że wszyscy Japończycy i obszarnicy są łajdakami. Generalissimus pomógł towarzyszom zrozumieć, że są łajdakami. Co zrobili, gdy zrozumieli, że tamci są łajdakami? Dali im nauczkę, dobrze. Dali im nauczkę. A sam wielki przywódca co zrobił? Na rysunku czcigodny przywódca, generalissimus Kim Il-sen, daje nauczkę Japończykom i obszarnikom na ich łodzi. Kto rzucił największym kamieniem? Kto wziął największy kamień i rzucił jako pierwszy? Powiedzmy to razem. Czcigodny przywódca i generalissimus Kim Il-sen. Tak. Czcigodny przywódca i generalissimus Kim Il-sen. Znajdźmy to w podręcznikach. Jin-mi przeczyta na głos. Jeszcze zobaczą. Choć okupują nasz kraj, w przyszłości nie będą nas wykorzystywać. Wygnam tych łajdaków z naszej ziemi. Przeczytajmy jeszcze raz. Uważnie. Usiądź. Czcigodny generalissimus zasypał gradem kamieni Japończyków i obszarników bawiących się na łodzi. To dowód, że już w dzieciństwie Zatem czcigodny generalissimus Kim Il-sen już od najmłodszych lat nienawidził z całego serca obcych najeźdźców, Japończyków i obszarników. Powtórzmy, czego się nauczyliśmy. Jak czcigodny generalissimus nazwał obszarników i japońskich najeźdźców? Jak ich nazwał? Hye-yong? Czcigodny generalissimus powiedział, że obszarnicy i Japończycy są łajdakami, którzy zmówili się, aby uprzykrzyć Koreańczykom życie. Usiądź. Powtórzmy. Jin-mi.
Czcigodny przywódca i generalissimus Kim Il-sen powiedział towarzyszom, że obszarnicy i Japończycy uczynili życie Koreańczyków nieznośnym, więc są łajdakami. Dobrze. Powiedział, że wszyscy są łajdakami i co im zrobił? Co zrobił? Ohgyong. Podniósł duży kamień i cisnął w nich. Tak, podniósł kamień i cisnął w nich. Zasypał ich gradem kamieni. Czcigodny generalissimus uczy, byśmy nienawidzili Japończyków i wszystkich wrogów ojczyzny, tak jak on nienawidził ich od najmłodszych lat. Dziś amerykańscy łajdacy i ich marionetki chcą zniszczyć naszą komunistyczną ojczyznę. Jak zamierzają to zrobić? Prowadząc manewry wojskowe. Tak, prowadząc manewry. Przygotowując się do wojny. Ale my mamy czcigodnego przywódcę Kim Jong-una. A ponieważ mamy naszego czcigodnego przywódcę, na pewno zwyciężymy. Tak, zwyciężymy. Drodzy towarzysze uczniowie, musimy mocno wierzyć w swoje zwycięstwo mimo starań naszych wrogów. Musimy też uczyć się od naszego generalissimusa nienawiści do wrogów. Musicie nienawidzić Japończyków, Amerykanów, ich marionetek i wszystkich wrogów. Przygotowujcie się do walki poprzez dobrą naukę. Jaki jest główny cel ucznia? Pilnie się uczyć. Dobrze. A jakie święto się zbliża? Dzień Błyszczącej Gwiazdy. Tak, radosny Dzień Błyszczącej Gwiazdy. Towarzysze uczniowie, wszyscy czekamy na radosny Dzień Błyszczącej Gwiazdy. Urodziny czcigodnego generalissimusa Kim Jong-ila. Czego dziś chcecie najbardziej? Czego pragniecie? Tak, Jinmi? Wstąpić do Unii Dzieci. Wstąpić do Unii Dzieci? Tak. Usiądź. Jinmi, musisz jeść dużo kimchi, ale ja jem dużo. Masz i dużo jedz. Dobrze, zjem. Jinmi, kimchi to nasza tradycyjna potrawa. Jedząc 100 gramów kimchi i pijąc 70 ml wody z kimchi dziennie, człowiek zapewnia sobie wszystkie niezbędne witaminy. Wiem coś jeszcze. A co takiego? Kimchi przeciwdziała starzeniu i rakowi. Jesteś oczytana, dlatego wiesz tak dużo. Jinmi, tak? Musisz jeść dużo kimchi. To nasza unikatowa potrawa. Akcja. Jinmi? Tak. Zjedz zupę. Dobrze. Jinmi? Tak. Musisz zjeść dużo kimchi. Jem dużo. Musisz zjeść więcej. Okej. Kimchi to nasza tradycyjna, unikatowa potrawa. Tak.
Jedząc 100 gramów kimchi i pijąc 70 ml wody z kimchi dziennie, człowiek zapewnia sobie wszystkie niezbędne witaminy. Ja też coś wiem. Co takiego? Kimchi jest dobre, bo przeciwdziała starzeniu i rakowi. Jesteś oczytana, dlatego wiesz tak wiele. Tak. Musisz zjeść dużo kimchi. Jedz szybciej. Nie graj jak aktorka. Bądź naturalna, jesteś w domu. Zostaw, my wyniesiemy. Bądź naturalna, jak w domu. Dobrze. Towarzyszu Park, Jinmi siedzi z prostymi nogami. Dlaczego tak siedzisz? Usiądź w ten sposób. Kimchi i woda z kimchi są bardzo zdrowe, zapobiegają starzeniu i rakowi. A potem śmiech. Kiedy dziecko mówi takie rzeczy, dorosły czerwieni się jak pijany. Powiedziała coś mądrego, musicie się zaśmiać, rozumiecie? Na głos. Wiem. A ty? Ja też wiem. Zapobiega starzeniu, zapobiega rakowi. Zrobicie tak, jak proszę? Potem mówisz, ojej, skąd to wiesz? I śmiejesz się. Tak, to pokażcie. Spowalnia proces starzenia jest zbyt długie, dlatego zmieniłem na zapobiega starzeniu. Usiądź. Niech mała powie starzeniu. Powiedz starzeniu. Zajmijcie miejsca. Nowi członkowie Unii, tak? Jeszcze raz, nowi członkowie Unii, tak. Nauczycielki, cofnijcie się. Stańcie z tym. Spocznij. Dziś, w uroczystym dniu urodzin wielkiego generalissimusa Kim Jong-ila, wszyscy obywatele i uczniowie w kraju świętują powiększenie szeregów Unii Dzieci. Min족
W najradośniejszym dniu błyszczącej gwiazdy wspominamy promienną postać wielkiego generalissimusa Kim Jong-ila, który jest zawsze z nami i który poświęcił wszystko, aby uczniowie byli szczęśliwi i mieli jasną przyszłość. Wielki generalissimus Kim Jong-il był żelaznym przywódcą. Stoczył niezliczoną liczbę bitew i wszystkie wygrał. Wrogowie drżeli przed nim ze strachu. Był też kochającym ojcem. Nie ma na świecie takiego ojca jak nasz wielki generalissimus Kim Jong-il, który miał dzieci za fundament narodu i uważał, że miłość do nich jest podstawą rozkwitu partii i kraju. Poświęcił życie szczęściu dzieci. Nowi członkowie zostają przyjęci do Unii Dzieci z miłością i troską naszego czcigodnego przywódcy Kim Jong-una. Naprzód marsz! Złożycie przysięgę Koreańskiej Unii Dzieci. Baczność. Wstępuję do chwalebnej Koreańskiej Unii Dzieci założonej przez wielkiego przywódcę Kim Il-sena. Rozsławionej przez wspaniałego wodza Kim Jong-ila. I prowadzonej przez czcigodnego przywódcę Kim Jong-una. Przysięgam zawsze i wszędzie zgodnie z duchem wielkiego generalissimusa i naukami czcigodnego przywódcy Kim Jong-una myśleć i działać jako niezawodny rezerwista promiennego ruchu Juche. Godny zaufania przedstawiciel naszego narodu. Budować komunizm według zasad przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Spocznij. Zawiążcie węzeł Unii Dzieci. Pogratulujcie nowym członkom. Zawsze gotowi. Thank you.
Przygotujcie się. Gotowi? Akcja. Przy pierwszym spotkaniu Li Jinmi powiedziała nam, że jej ojciec jest dziennikarzem. Towarzysze jednak przenieśli go na stanowisko inżyniera we wzorcowej fabryce odzieży. Których stopek użyjecie? Ośmiomilimetrowych. Trzeba je zainstalować w maszynach. Czy są inne stopki? Tak, 20-milimetrowe. 20-milimetrowe? Są i takie. 8 i 20-milimetrowe. Rozumiem. Proszę spojrzeć. Na naszych produktach widać, że częste są awarie maszyn, przez co marnują się materiały. To wstyd, prawda? Czy towarzysz inżynier pomoże nam rozwiązać ten problem? Tak. Też go zauważyłem. Mamy świetnych pracowników, ale brakuje nam 6, 8 i 20-milimetrowych stopek. Dopilnuję, by zostały zainstalowane. Poprawi to jakość naszej produkcji. Jeśli pracownicy zastosują się do nowych zasad, nasze produkty będą najwyższej jakości. Co o tym myślicie? Poprowadzimy załogę ku wyższemu poziomowi jakości. Zróbmy to razem. Pójdę sprawdzić, czy możemy od razu wprowadzić te zmiany, tak by było lepiej. Spróbujmy, tak. Zróbmy co w naszej mocy, by rozwiązać ten problem. Będzie ciężko, ale zajmujemy odpowiedzialne stanowiska. Dzięki takim rozmowom dokonamy przełomu. Lepiej powiedzcie wielkiego przełomu, a towarzysz niech się z nią zgodzi. Potrzebujemy więcej 8 i 6-milimetrowych stopek. Nie, nie. Powiedz, z technicznego punktu widzenia, jeśli zrobimy to inaczej, osiągniemy lepszy wynik. Tak to ujmijmy. Połączmy siły we wspólnej pracy.
Powiedz, połączmy siły, aby osiągnąć ten poziom produkcji. Zatem jeszcze raz. Nasza fabryka. Nie. Zamiast fabryka, powiedz nasz warsztat. Nasz warsztat dokonał wielkiego przełomu z technicznego punktu widzenia. Proszę spojrzeć. Znacznie poprawimy jakość. Tak powiedz, pamiętajcie, wyjdźmy z kadru. Według Li Jinmi jej matka pracuje w stołówce, ale na czas zdjęć przeniesiono ją do wzorcowej fabryki mleka sojowego. Towarzyszki, podejdźcie wszystkie. Śmiało. Szybciej. Stańcie tutaj i patrzcie. Matka Jinmi tutaj. Szybko, chodź tutaj. Matka Jinmi staje tutaj. Wszyscy stańcie w szeregu. Towarzyszka przyjdzie stamtąd. Podchodźcie i uśmiechajcie się. Najpierw powiesz, że ta praca cię uszczęśliwia. Jest ważna dla przyszłości kraju. Potem opowiesz o wydarzeniu w hali sportowej. O pięknej Kim Jong-ili wyhodowanej przez Jinmi z okazji wstąpienia do Unii dzieci. One powiedzą, że ją widziały. Pogratulują matce. Powiedzą, że chcą takiej przyszłości dla swoich dzieci. Potem uścisną dłoń matki Jinmi i złożą gratulacje. Każda z osobna coś wymyśli. Na koniec wszystkie biją brawo. Przygotujcie się. Gotowe? Wszystkie się uśmiechacie radośnie. Najpierw mówisz o pracy dla dobra dzieci i przyszłości. Potem powiesz o Jinmi. Okażcie entuzjazm. Przecież jest się z czego cieszyć. Zaczynamy z uśmiechem. Patrzcie na nią, gdy idzie i uśmiechajcie się. Towarzysze, dorośli i dzieci lubią nasze mleko sojowe. Dlatego musimy codziennie pracować, by produkować jeszcze więcej rodzajów mleka. Będziemy pracować ciężej, bez wytchnienia. Zróbmy wszystko, by wyprodukować więcej mleka i zaspokoić zapotrzebowanie w kraju. Chcę jeszcze powiedzieć o czymś wspaniałym. Jinmi i jej matka wyhodowały Kim Jong-ilię specjalnie na pokaz kwiatów. Pięknie zakwitła. Była najpiękniejsza na całym pokazie. Widziałyście ją? Wczoraj, w dniu błyszczącej gwiazdy, Jinmi wstąpiła do Unii dzieci. Pogratulujmy jej matce. Gratulacje. Obywatele chwalą mleko sojowe z naszej fabryki. Są szczęśliwi, że mogą u nas znaleźć takie mleko, jakie im najbardziej smakuje. Dlatego wzmożemy wysiłki, by produkować więcej rodzajów mleka dla przyszłych pokoleń. Bierzmy się do pracy.
Wszyscy bijecie brawo. Potem usiądźcie i uważnie słuchajcie opowieści o wojnie. Jakbyście oglądali film. Potem nasz gość powie o ważnym wydarzeniu. Macie głośno klaskać, rozumiecie? Kombatant zaraz przyjdzie, bądźcie gotowi. Głośny aplauz i słuchajcie uważnie. Mamy dziś rocznicę wybuchu wojny. Wszyscy uczniowie wiedzą, choćby z filmów, że w 1950 roku amerykańskie łotry, chcąc zagarnąć nasz kraj, rozpoczęły wojnę. Towarzysze, nasz warsztat wykonał dzisiaj 150% normy. Wszyscy dobrze pracowali. A nasza najstarsza i najbardziej doświadczona pracownica przyczyniła się do tego sukcesu. Nagrodźmy ją oklaskami. Gratulacje. Dziękuję. To nie tylko mój sukces. Odnieśliśmy go wszyscy razem. Dzięki wspólnej pracy. Nie byłby on też możliwy bez naszego inżyniera. Osiągnęliśmy taki wynik dzięki jego bezcennym wskazówkom dotyczącym użytkowania maszyn. Pragnę też pogratulować mu wstąpienia jego córki do Unii Dzieci w Dniu Błyszczącej Gwiazdy. Gratulacje. To było dobre. Spróbujmy jeszcze raz. Słuchajcie, musicie być radosne. Rozumiecie? Tak. Co tak cicho? Zrozumiałyście? Tak. Jeszcze raz. Wszystko zrozumiałyście? Tak. A więc jeszcze raz. Głośno i radośnie. Patrzcie na towarzyszki w czasie ich przemów. Gdy skończą, powiedzcie głośno gratulacje. Kiedy pogratuluję inżynierowi i córce, wstańcie i powiedzcie głośno gratulacje. Możecie to zrobić? Towarzysze, nasz warsztat wykonał 200% normy. Wszyscy dobrze pracowali. Zwłaszcza nasza najstarsza i najbardziej doświadczona pracownica przyczyniła się do tego sukcesu. Nagrodźmy ją oklaskami. Gratulacje, gratulacje. Jeszcze raz. Było dobrze, ale to ważne, by w trakcie mowy wszyscy na nią patrzyli. Ojciec Jinmi również. Wszyscy na nią patrzyli, tylko nie on. Dlaczego aplauz był taki słaby? Trzeba klaskać głośno.
Uśmiechy. Towarzysze, nasz warsztat wykonał 200% normy. Wszyscy dobrze pracowali. Zwłaszcza nasza najstarsza i najbardziej doświadczona pracownica przyczyniła się do tego sukcesu. Nagrodźmy ją oklaskami. Gratulacje. Gratulacje. Sukces ten odnieśliśmy dzięki wspólnej pracy. Towarzysz inżynier pracował z nami. Pomógł rozwiązać problemy techniczne. Dlatego nasz sukces zawdzięczamy również jemu. Ponadto w dniu błyszczącej gwiazdy jego córka wstąpiła do Unii Dzieci. Pogratulujmy mu. Gratulacje. Dziękuję. Gdy amerykańskie łotry wypowiedziały nam wojnę, zakrzyknęliśmy hurra za Kim Il-sena, za generalissimusa. Drugi oddział zapomniał o strzelaniu do nadlatujących samolotów, bo też wznosił okrzyki. Zwykle wystarczyło 4-6 samolotów, aby wszystko zrównać z ziemią. Ale wtedy daliśmy odpór 32 samolotom. Dlaczego? Ponieważ wszyscy Amerykanie są tchórzami. A dlaczego? Bo nie są tacy jak my. Nie myślą tak jak my. Chcą tylko przeżyć i wrócić do domu, do kraju. Kiedy więc strąciliśmy pierwszy z ich samolotów, w oczach Amerykanów pojawił się strach. Teraz opowiem o walkach powietrznych. Wtedy sami mieliśmy mało samolotów i dział. Wróg o tym wiedział i wysyłał wiele samolotów, aby zniszczyć nasze lotniska. Bombardował i burzył nasze miasta, również Pjongjang. Nie oszczędzał nawet małych górskich wiosek. Polował także na dzieci idące do szkoły. Strzelał do ludzi pracujących w polu. W skali tej masakry dowodzi wielka liczba grobów rozsianych po górach. Wiecie, co to takiego grób? Każdy grób to zabity człowiek. Nagrobek mówi, jak się nazywał. Do grobów również strzelali, myśląc, że to żywi ludzie. Amerykanie polowali nawet na dzieci. Strzelali do nich. Jak opętani strzelali do wszystkiego. Było im wszystko jedno, czy to człowiek, czy kamień nagrobny. Nasza Armia Ludowa nie mogła wtedy stawić oporu Amerykanom. Myśleliśmy tylko o przeżyciu. Kiedy ich samoloty nas bombardowały, umieliśmy się tylko chować, ratować skórę. I wtedy nasz przywódca zdecydował, że nie możemy pozostać jedynie ofiarami przemocy. Z karabinem w ręku przystąpił do walki. Wiecie, co to jest karabin? Obsadza się na nim magnet, tak jak w filmach. Jest też karabin automatyczny z okrągłym magazynkiem. Widzieliście takie w filmach. Oglądacie dużo filmów? Są też ciężkie karabiny maszynowe na kółkach. Mają lufę chłodzoną wodą. Możecie ją sobie wyobrazić? Ciężki karabin maszynowy.
Takimi CKM-ami strącaliśmy amerykańskie samoloty. Cały świat się zadziwił. Dzięki naszemu przywódcy, my pierwsi zastosowaliśmy taką technikę walki. Przekonaliśmy się w praktyce, jaka to skuteczna broń. Opowiedziałem wam tylko jedną historię, a upłynęło aż 40 minut. Walczyliśmy jeszcze z wieloma samolotami. Mamy mało czasu, więc opowiedziałem tylko o tych, które zestrzeliliśmy na początku, ale po nich nadlatywały kolejne. Opowiedziałem o tym, jak strącaliśmy amerykańskie samoloty w XX wieku. Na tym zakończę. Dodam, że nasza jednostka otrzymała wiele pochwał. Mam coś jeszcze powiedzieć? O uczniach, którzy wstąpili do Unii Dzieci. Po opowieści? Tak. Najpierw opowieść, a potem proszę wspomnieć o dzieciach, które wstąpiły do Unii. Wpierw proszę mówić o samolotach. Opowiedziałem o tym, jak strącaliśmy amerykańskie samoloty. Ale to nie nasza zasługa. Cała wdzięczność należy się naszemu wielkiemu przywódcy. Był on genialnym strategiem. Choć walczył w pierwszym szeregu, nie zapominał o tych, którzy pozostali na tyłach. Sformował i rzucił do walki jednostki obrony powietrznej i nauczył nas, jak zestrzeliwać samoloty. Nauczył nas krok po kroku, jak prowadzi się bitwę w powietrzu. Z początku łajdacki wróg atakował zadnia. Było widno, strzelali nawet do dzieci. Ale potem wysokość lotu wzrosła do 200-300 metrów. Atakowali tylko obszary bez obrony przeciwlotniczej. Proszę wybaczyć, niech towarzysz zakończy opowieść i pogratuluje dzieciom wstąpienia do Unii. Proszę im gorąco pogratulować. Proszę zakończyć wystąpienie i pogratulować im. Teraz? Właśnie tak. Dziś, w dniu tak szczególnym, w dniu urodzin wielkiego przywódcy, pragnę gorąco pogratulować uczniom, którzy wstąpili do Unii Dzieci. Wprawia w ruch Koreę. Los ludu dzierży w dłoni. Zaspokaja nasze pragnienia. Znamy tylko ciebie, wielki towarzyszu Kim Jong-unie. Pójdziemy tylko za tobą, wielki towarzyszu Kim Jong-unie.
Dzień dobry. Te uczennice wstąpiły niedawno do Unii Dzieci. Czy mogą przyjrzeć się lekcji? Jak się nazywacie? Li Jinmi. Lim Su-yong. Choi Song-min. Jesteście śliczne. Usiądźcie i przyglądajcie się. Dobrze. Usiądźcie tutaj, wrócę po was. Plie. Ten ruch mamy już opanowany. Nauczyłyśmy się też ruchu ramion. Skoro umiemy wykonać ruch ramion, możemy go wykonać wraz z plie. Generalissimus Kim Il-sen powiedział, że koreański taniec jest wyrafinowany, pełen energii i elegancji. Wykonując płynne, eleganckie ruchy, skupiając się na właściwym oddechu, zachowacie wyjątkowy, delikatny smak koreańskiego tańca. Na komendę raz unieście prawą rękę, na dwa lewą. Jeszcze raz. Zaczynamy. Uwaga. Gotowość. Raz. Nasza bohaterka uczęszcza do najlepszej szkoły w stolicy Korei Północnej. Poza momentami przewidzianymi w scenariuszu, nigdy nie widzieliśmy, aby dzieci wchodziły do szkoły albo z niej wychodziły. Najpewniej mieszkają w szkole. Podobnie jest z fabrykami, gdzie filmowaliśmy rodziców z innymi. Pracownicy mieszkają w przyfabrycznych koszarach. Dzięki temu dzieci mogą poświęcić więcej czasu nauce, a dorośli ukochanej pracy. Idźcie w ślady admirała Kima z energią i wigorem. Idźcie mocnym krokiem przez cały nasz kraj. Cała Korea się cieszy. Stąpajcie mocno. Bardzo dobrze. Trochę mocniej, Jinmi, nie przestawaj. Naśladuj mnie. Jeszcze mocniej.
kum, dang, 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 dong, da, kum, kul, sin, zginasz i prostujesz. Zginasz i prostujesz. Dang, da, kum, 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 za, za. Spróbujmy razem. Teraz zginasz, tak jak ja. Świetnie. Monotonne. Teraz prawa. I dalej. Dobrze, bo ćwiczyłaś ze mną. Rozumiesz czy nie rozumiesz? Rozumiesz. Trochę bardziej zegnij. Dobrze. Musisz przykucnąć, żeby zgiąć stopę. Dobrze. Jeszcze trochę. Zinmi, już dość. Odpocznij. To dla ciebie jeszcze za dużo. Nie przywykłaś do takiego wysiłku. Brak ci jeszcze wprawy. Musisz szybko przywyknąć. Potem będą coraz trudniejsze rzeczy i co wtedy? To dopiero będzie problem. Spróbuj jeszcze raz. Raz i dwa. On dzierży w dłoni los ludu, zaspokaja nasze pragnienia. Znamy tylko ciebie, wielki towarzyszu Kim Jong-unie. Pójdziemy tylko za tobą. Jego olśniewające idee są naszym celem. Jego wola jest zwycięstwem ludu. 10 milionów przejak nawałnica, jedyną drogą, którą wytyczył. Oto esencja lutowego zwycięstwa. Naprzód marsz, marsz, marsz. Energicznym krokiem. Cała Korea się raduje. Marsz, marsz, marsz. W ślad za naszym admirałem Kimem. Esencja lutowego zwycięstwa. Naprzód marsz, marsz, marsz.
Przyprowadziłam uczennicę. Możecie trochę odpocząć. Zapraszam. Nauczyłam je podstaw koreańskiego tańca. Mają wyczucie rytmu i dobre ucho do muzyki. To dobre uczennice. Mogą odnieść duży sukces, jeśli pani im w tym pomoże. Proszę się nimi zaopiekować. Rozumiem. Do widzenia. Ćwiczą teraz inne dziewczęta. Usiądźcie i przyglądajcie się. Usiądźcie tutaj. Koniec przerwy, towarzyszki. Nauczymy się tańca o nazwie Tańcz, tańcz. U progu Dnia Słońca odbędzie się ceremonia wręczenia darów od ukochanego przywódcy Kim Jong-una. Dary wręczy nauczyciel. Towarzysze uczniowie, mamy dziś zaszczyt otrzymać dary, które czcigodny towarzysz Kim Jong-un przekazał z miłością i troską wszystkim przedszkolom i szkołom podstawowym w kraju. Czcigodny towarzysz Kim Jong-un jest przekonany, że owe dary przekazane z miłością zapewnią wam chwalebną przyszłość. Czcigodny towarzysz Kim Jong-un, który poświęca wszystko dzieciom, życzy wam, byście wzrastali i stali się w przyszłości chlubą koreańskiej armii. Szanujcie wieczne słońce Korei, wielkiego generalissimusa Kim Il-sena i czcigodnego przywódcę Kim Jong-ila, którzy dowodzili koreańską armią. Postępujcie zgodnie z wytycznymi czcigodnego przywódcy Kim Jong-una, który kontynuuje ich dzieło. Musicie uczynić wszystko, by chronić czcigodnego przywódcę przed zagrożeniami z zewnątrz. Pomagajcie swoim rodzinom wspierać Armię Ludową w ochronie naszej ojczyzny i ciężko pracujcie, aby budować bezpieczny kraj. Musicie stać się niezawodnymi obrońcami ojczyzny dla dobra Korei Kim Il-sena i Kim Jong-ila, by zapewnić wieczny dostatek i szczęście narodowi, a także by chronić narodową armię. Partia i naród życzą zdrowia wielkiemu przywódcy Kim Jong-unowi. A teraz Lee Jin-mi przemówi w imieniu wszystkich uczniów. U progu Dnia Słońca mamy zaszczyt otrzymać dary miłości od czcigodnego przywódcy Kim Jong-una. Na górze Mansan nasz ukochany przywódca wziął w ramiona dzieci. Mimo trudów podążyły za nim, osuszywszy łzy, zwalczając wszelkie trudności. Mamy czcigodnego przywódcę Kim Jong-una i nikogo więcej nam nie trzeba. Szanuję i cenię wielkich przywódców z góry Paektusan. W sercu zawsze będę miała nauki czcigodnego przywódcy Kim Jong-una, który jest nam przykładem. Moje serce wypełnił patriotyzm. Będę ciężko pracować w życiu społecznym i codziennym dla dobra narodu i ojczyzny. Zgodnie z życzeniem czcigodnego przywódcy Kim Jong-una przyrzekam być szanowanym członkiem Unii Dzieci. Thank you.
gotowym duchu naprzód marsz. Donośny odgłos kroków obwieszcza wszemi wobec świetlaną przyszłość. Naprzód marsz, marsz. On wprawia w ruch Koreę. Los ludu dzierży w dłoni i spełnia nasze pragnienia. Wielki towarzyszu Kim Jong-unie, pójdziemy tylko za tobą. Znamy tylko ciebie. Wielki towarzyszu Kim Jong-unie, pójdziemy tylko za tobą. Choć ziemia i niebiosa mogą się zmienić, nasze serca będą znać tylko ciebie. Po kres życia i śmierci. On jeden będzie nam przywódcą. Znamy tylko ciebie, wielki towarzyszu Kim Jong-unie. Pójdziemy tylko za tobą. Wielki towarzyszu Kim Jong-unie. Znamy tylko ciebie. Wielki towarzyszu Kim Jong-unie. Pójdziemy tylko za tobą. Czcigodny przywódca Kim Jong-un robi wszystko dla partii i kraju. My zaś możemy zamknąć festiwal tańca w Pjongjangu. Przedstawię kolejność rozchodzenia się. Środkowa kolumna odchodzi na boki. Następnie tylna kolumna przesuwa się do przodu. Trzecia kolumna rozchodzi się na boki. Dziękujemy wszystkim. Przedstawiciele uniwersytetów, przejdźcie do przodu. Tam, gdzie stoją kolumny z Lim Min-yi i Park Yang-sun, będzie przejście. Zanim się rozejdziecie, posprzątajcie wszystko. Dziękujemy.
15 kwietnia słońce wzeszło nad wzgórzem Mang Yongbong. Jesteśmy pąkami kwiatów, które czekały na to święto. Jest wspaniale. Śpiewajmy i tańczmy. Nadszedł Dzień Słońca. Nasze święto. Kwietnia słońce dotyka pąków. To najwspanialsze święto, które uszczęśliwia kraj. Jest wspaniale. Śpiewajmy i tańczmy. Nadszedł Dzień Słońca. Nasze święto. Jest wspaniale. Śpiewajmy i tańczmy. Nadszedł Dzień Słońca. Nasze święto. Nadal widok niewesoły. Zaśpiewajcie radośnie. Wyglądacie ponuro. Okażcie więcej radości. Następna grupa. I patriotycznie, proszę. Gotowe? Skupione? Zgodnie ze scenariuszem strony koreańskiej, koleżanka Lee Jin-mi ma przed koncertem skręcić nogę. Trafi do nowego szpitala, którego budowę nadzorował sam młody przywódca. Mów głośno. Nauczycielko, lekarze pomagają mi wrócić do zdrowia. Niedługo mnie wypiszą. Nauczycielko, lekarze pomagają mi wrócić... Dobrze, ale głośniej. Niedługo mnie wypiszą. I tak jest dobrze, mów głośno. Powiedz o koncercie w Dniu Słońca. Mów głośno, bo nie słyszymy. Mów tak głośno jak ja i patrz na nauczycielkę. Su-young, szybko zdrowiej, towarzyszki na ciebie czekają. Wróć do nich w Dniu Słońca. Czy wkrótce wyzdrowiejesz? Tak, nauczycielko, wracam do zdrowia dzięki lekarzom. Tak? Niedługo mnie wypiszą. A wiesz kiedy? Jutro. To dobrze, że jutro. Będziesz mogła więc wziąć udział w koncercie z okazji Dnia Słońca z dziećmi i towarzyszkami. Dlatego musisz szybko wrócić do zdrowia. Jin-mi też to powie, a później powie: ćwiczymy, ale bez ciebie nam nie idzie, wracaj do zdrowia. Ostatnio ćwiczyłyśmy, ale bez ciebie nam nie idzie, szybko wracaj do zdrowia. Powiedz to głośno, możesz? Tak. Próba jest niepotrzebna, prawda? Wy powtórzycie za nauczycielką. Szybko wracaj do zdrowia. A ty przestań jeść. Kręcimy. Towarzyszki czekają na twój szybki powrót do zdrowia. Wczoraj ćwiczyłyśmy, ale bez ciebie nam nie szło. Postaram się. Nie możemy się doczekać, prawda? Tak. Musisz szybko wyzdrowieć. Towarzyszki na ciebie czekają. Musisz zapełnić to puste miejsce na scenie. Tak, czekamy na ciebie. Musisz to obiecać towarzyszkom. Obiecaj, że jutro wyjdziesz ze szpitala. Konferansjerka. Co roku, z początkiem kwietnia, nasze serca jak pąki kwiatów wypełnia smutek po czcigodnym generalissimusie Kim Il-sungie. Niezmierzona rozpacz. W
Wielki przywódca przez całe życie kochał dzieci. Założył ogród w swoim rodzinnym domu w Mangyeongdae. Zbudował też nasz pałac. Pewnego wiosennego dnia, kiedy budowa była ukończona, zaśpiewał radośnie: "Nie zazdrośćcie nikomu". Wydaje się, że zaraz wejdzie do naszego pałacu, tak jak owego wiosennego dnia. Z promiennym uśmiechem. Codziennie na niego czekamy z pieśnią, tańcem i kwiatami. Zaśpiewajmy o Dniu Słońca wraz z czcigodnym przywódcą Kim Jong-unem. Nasz przywódca Kim Jong-un. Oto czerwona flaga 3-milionowej Unii Dzieci. Jaśnieje nad szczytem góry Paektu. Unieście ją jak nauki naszego generała. I pójdźcie za przywódcą Kim Jong-unem. W górę jeszcze wyżej. Nasz przywódca Kim Jong-un. Odznaki 3-milionowej Unii Dzieci błyszczą czerwienią jak duch góry Paektu. Pójdźmy za przywódcą Kim Jong-unem i za rewolucją bez wahania. W górę jeszcze wyżej. Nasz przywódca Kim Jong-un. W górę jeszcze wyżej. Nasz przywódca Kim Jong-un. Tą pieśnią zakończyliśmy koncert.
Uczcijmy pamięć naszych wielkich przywódców, towarzysza Kim Ir-sena i towarzysza Kim Jong-ila. Oddajmy im hołd. Jinmi, jak będzie wyglądać twoje życie po wstąpieniu do Unii Dzieci? Wstępując do Unii Dzieci, stajemy się członkami organizacji. Żyjąc w organizacji, dostrzegamy swoje błędy. Głębiej odczuwamy również potrzebę służenia czcigodnemu przywódcy. Proszę ją uspokoić. Powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. Nie można płakać. Nie płacz. Pomyśl o czymś dobrym. O czym? Po prostu o czymś dobrym. Nie wiem o czym. Pomyśl o dobrym albo śmiesznym wydarzeniu z przeszłości. Może zna jakiś wierszyk. Znasz jakiś wesoły wierszyk? Wstępuję do chwalebnej Unii Dzieci, założonej przez wielkiego przywódcę Kim Ir-sena, rozsławionej przez wspaniałego wodza Kim Jong-ila i prowadzonej przez czcigodnego przywódcę Kim Jong-una. Przysięgam zawsze i wszędzie myśleć i działać zgodnie z duchem wielkiego generalissimusa i naukami czcigodnego przywódcy. Jako niezawodny rezerwista promiennego ruchu Juche, godny zaufania przedstawiciel naszego narodu, będę budować komunizm według zasad przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przysięgam.
Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Mateusz Rulski-Bożek. Konsultacja Joanna Rogulska. Czytał Jarosław Budnik.